Cześć, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, ile zużywa prądu pralka podczas gdy jest wyłączona. Widzicie? Nic się nie pali, jest wyłączona pralka. Kabel jest podłączony do gniazdka. Taka pralka zużywa 0,6 W. Bez przerwy, czyli jest wyłączona, zużywa 0,6 W. Co mnożąc przez cały rok daje nam ponad 5,26 kW na godzinę. Co w przeliczeniu na cały rok wychodzi 3,42 zł. Jest to może niedużo, 0,6 W, no ale zawsze jakieś tam pieniążki nam uciekają. Oczywiście w niektórych pralkach takie koszta są jeszcze większe. Pralki mogą do 10-12 W pobierać prądu, gdy są nieodłączone. Tutaj akurat pobiera 0,6, czyli jeszcze nie tak dużo.